Wszechświat stale obserwuje Cię i wysłał swoich aniołów stróżów, aby przekazali Ci wiadomość o kimś, kto miał znaczący wpływ na Twoje życie miłosne, za co są wiecznie wdzięczni. Anioły wyrażają, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad głębokimi i nieznanymi połączeniami, które łączą nasze działania z rezultatami w życiu innej osoby. Istnieje nieoceniona siła w pozornie małych gestach, radach lub nawet w prostym obecności. Dzięki Twojej bystrości i empatycznemu sercu stałeś się katalizatorem przekształcającym doświadczenia w życiu kogoś innego. To osoba, którą pomogłeś zyskać niezbędną perspektywę na swoje życie miłosne. Twoja umiejętność dokładnego zrozumienia ich obaw tak ich zaskoczyła, że są ciekawi, jak udało Ci się znaleźć doskonałe podejście do tych kwestii. W każdym razie pomogłeś im zmienić swoje życie miłosne, za co są wiecznie wdzięczni. Wyobraź sobie duszę błądzącą po labiryncie emocji, pragnącą kierunku, ale ciągle trafiającą na ślepe zaułki. Ich poprzednie relacje, pełne nieporozumień i rozczarowań, prawie ich skazały na samotne życie. Wtedy pojawiłeś się Ty ze swoimi łagodnymi słowami i jasną perspektywą. Stałeś się dla nich światłem przewodnim, którego desperacko szukali, rozjaśniając ich drogę i zamieniając mroczne horyzonty w nadzieję na jutro. Powtarzam, zmieniłeś ich życie miłosne i są Tobie ogromnie wdzięczni. Nie jest to zaskakujące, jak ulotne chwile mogą odcisnąć nieusuwalne piętno na duszy. Wasze interakcje mogą być krótkotrwałe, a może rozciągają się w czasie, ale ich wpływ jest nieoceniony. Dzięki Twojemu wsparciu to, co wydawało się nie do pokonania, stało się prostymi krokami w kierunku bogatszego i satysfakcjonującego życia miłosnego. Ta osoba była zagubiona i zdezorientowana co do stanu swojego życia miłosnego aż do tamtego przełomowego dnia, kiedy zmieniłeś wszystko. W jakiś sposób sprawiłeś, że poczuli się wystarczająco komfortowo, by podzielić się swoją walką. Rozmowa, która nastąpiła, doprowadziła ich do oświecenia, które pobudziło ich do zmiany swojego życia miłosnego raz na zawsze. Czy kiedykolwiek czułeś, że Wszechświat wysłał Cię, by prowadzić Cię w chwilach zagubienia? Zgubiłeś się dokładnie w tej roli dla tej osoby, która była bliska załamania pod przytłaczającym ciężarem. Twoim spokojem i pocieszeniem stałeś się kanałem do ich stłumionych emocji. Zaufanie, jakie w Ciebie włożyli, dzieląc się swoimi wrażliwościami i najgłębszymi obawami, było nie tylko świadectwem Twojego charakteru, ale także bezpiecznym schronieniem, które stworzyłeś. Waga ich zmartwień zmniejszała się z każdym słowem, które się podzieliłeś, i w tej magicznej wymianie znaleźli jasność w środku chaosu. Od tego czasu zastanawiają się, jak mogłeś tak dokładnie zrozumieć ich obawy. Dla nich wydawało się to niemal bez wysiłku, co wyraźnie kontrastowało z ich własnym zamieszaniem. Słowa wsparcia, które im ofiarowałeś, skonfrontowały się z ich problemami w taki sposób, że zaczęli się zastanawiać, dlaczego wcześniej na to nie wpadli. To było, jakby Wszechświat ukazał im odpowiedzi, których szukali w postaci Ciebie. Twoja zdolność do widzenia przez mgłę ich emocji, prawdziwego słuchania i empatii, to dar rzadki. Ale co więcej, to autentyczność, z jaką podszedłeś do ich dylematu, naprawdę ich wyróżniła. Nie polegało to tylko na oferowaniu rozwiązania, ale na potwierdzaniu ich uczuć, sprawianiu, że czuli się wysłuchani i dając im znać, że nie są w tym sami. Czasami nie chodzi o odkrywanie nowych krajobrazów, ale o patrzenie na to, co znane, z nowym spojrzeniem.
Dostarczyłeś tę perspektywę, pozwalając im zobaczyć swoją własną sytuację w świetle, którego nigdy wcześniej nie brali pod uwagę. Nic dziwnego, że są ci tak wdzięczni. W świecie pełnym niepewności i zawiłości twoje działanie stało się jak latarnia jasności i inspiracji. Pomogłeś im nie tylko radzić sobie z trudnościami miłosnymi, ale także wzmocnić ich zdolność do kontrolowania własnego szczęścia. Wyobraź sobie, że idziesz przez gęsty las, nie widząc wyraźnej ścieżki, wszystkie kierunki wydają się równie groźne, a nagle znajdujesz kompas, przewodnika. To właśnie dla nich byłeś, kompasem w gąszczu ich emocji. Każde twoje słowo, każda rada były jak promień słońca przebijający gęstą roślinność, przynoszący ciepło i kierunek. Nie tylko oferowałeś im wskazówki, ale także wzbudzałeś w nich wiarę i przekonanie, że także mają moc kształtowania swojego losu i ponownego odnalezienia radości w miłości. Najlepsze jest to, że teraz są w satysfakcjonującym związku, który napawa ich radością i stawia przed nimi wyzwania do rozwoju, a to wszystko dzięki tobie. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się nad tym. Czym jest miłość, jeśli nie tańcem emocji, delikatnym równowagowaniem między dawaniem a przyjmowaniem, uczeniem się i nauczaniem? Znaleźli partnera, z którym mogą przeżywać wzloty i upadki, radości i wyzwania. Związek, który teraz cenili, opierał się nie tylko na przemijających emocjach, ale także na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i chęci wspólnego rozwoju. W podstawie tego rozkwitającego więzi jest nasienie, które zasadziłeś, nasienie samoświadomości, jasności i przekonania, że zasługują na miłość, która jest odżywcza i podnosząca. Ich serca wypełniają się wdzięcznością, ilekroć myślą o tamtym kluczowym momencie. Dlatego też planują wkrótce zbliżyć się do ciebie, aby wyrazić swoją wdzięczność i spróbować odwdzięczyć się w taki sam sposób. Nie chcą się ograniczać do słów podziękowania, naprawdę pragną wyciągnąć pomocną dłoń w sposób, który odzwierciedli wpływ, jaki miałeś na ich życie. Jeśli jesteś gotów, wiedz, że to pocieszające otrzymać tę szczerych ofertę wdzięczności i wsparcia. Nie tylko ją akceptuj, ale również zrozum, że twój własny akt współczucia zainspirował rzeczywisty efekt pozytywności w ich życiach. Chciałbym zakończyć modlitwą dla ciebie. Panie, w skomplikowanej tkaninie życia często pełnimy rolę, które może nie zawsze do końca rozumiemy, dotykając serc innych swoją życzliwością i empatią, nie zdając sobie sprawy. Daj im mądrość w przyjęciu szczerej wdzięczności i wsparcia, które wkrótce do nich dotrze. Niech przyjmą piękny efekt kaskadowy swoich działań, rozumiejąc, że ich współczucie zasiane jest ziarnami pozytywności i przemiany w życiu innych. Niech ich serca pozostaną otwarte na połączenie i wzajemność, która łączy nas wszystkich, i niech nadal będą źródłem światła w życiach, które dotykają. Amen. Zatrzymaj się na chwilę i pozwól tym słowom głęboko wkroczyć w twoją duszę. Nigdy nie zapominaj, że wszechświat wynagradza tych, którzy okazują życzliwość i empatię innym. Wpisz 999, aby otrzymać tę wiadomość i błogosławieństwa, jakie niesie ze sobą dla ciebie. Spróbuj zostawić pozytywny komentarz dla innych widzów, którzy mogą potrzebować podniesienia na duchu w swoim dniu. Wszechświat widzi to jako akt życzliwości, który karmi cykl dobrego karma. Rozpowszechniamy pozytywność i otrzymujemy w zamian błogosławieństwa wszechświata. Wspierajmy się nawzajem i twórzmy falę dobrej energii razem.
Nie zapomnij się subskrybować, polubić i udostępnić innym, aby ta poruszająca wiadomość mogła dotrzeć do jeszcze więcej serc i zainspirować zmiany w życiu. Niech pokój, miłość i przewodnictwo Ducha Świętego towarzyszą Ci na każdym kroku Twojej drogi. Amen. Czy wiedziałeś, że istnieje obraz Twojej potencjalnej bratniej duszy, który możesz teraz poznać? To może być ktoś, kogo już znasz, lub ktoś, kto pojawi się w Twoim życiu. Kliknij w link w opisie, aby dowiedzieć się, o czym mówię. Nie przegap ważnej wiadomości, która Cię czeka w następnym filmie. Niech Wszechświat kieruje Twoimi krokami z miłością i głęboką wiarą. Amen.